Możemy zaczynać. Bardzo serdecznie witam Państwa na tej konferencji i robimy to naprawdę z wielką radością, bo dzisiaj to, o czym od wielu lat mówiliśmy, o to, co powodowało, że wiele osób nie mogło wziąć udziału w wyborach, to, co jest zagwarantowane w Konstytucji, było dla wielu osób niedostępne. Dzisiejsza ustawa pozwoli to zrealizować. To jest naprawdę wielkie święto demokracji, bo każdy będzie mógł wziąć udział w wyborach niezależnie od tego, od swojego stanu zdrowia, od możliwości korzystania z urn wyborczych. Szanowni Państwo, ja mam pełne przekonanie, że do takiej chwili pasuje określenie, że jest to historyczny moment, historyczna zmiana. Przechodzimy od konstytucyjnych deklaracji do konkretnych, jednoznacznych rozwiązań, które mają służyć poszanowaniu praw obywatelskich znacznej części obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Wprowadzamy rozwiązania, które mają umożliwić w korzystaniu z podstawowego prawa, jakim jest prawo do udziału w wyborach. Pracowaliśmy nad tą ustawą półtora roku, od grudnia 2009 roku, kiedy pojawił się druk sejmowy. Myślę, że to nieczęsty przypadek w procesie legislacyjnym, by prace nad ustawą trwały tak długo. 10 posiedzeń podkomisji, która szczegółowo analizowała ten krótki projekt. I myślę, tak trochę może przeskakując na koniec, że gdyby posłowie PiS-u, którzy ciągle mówią o swoim lęku i swoich wątpliwościach i swoich obawach, wzięli udział w chociaż w jednym z tych 10 posiedzeń podkomisji, to dzisiaj nie powtarzaliby rzeczy, które brzmią coraz mniej poważnie, coraz mniej wiarygodnie. Niestety w żadnym z posiedzeń podkomisji od początku grudnia 2010 do końca marca 2011 roku posłowie PiS-u nie zechcieli wziąć udziału, mimo iż przecież za ich zgodą zostali do tej podkomisji wybrani. Ta ustawa wprowadza tak naprawdę 4 ważne, przełomowe rozwiązania, a jedno dodatkowo potwierdza. Po pierwsze, wprowadzamy głosowanie korespondencyjne. Rozwiązanie sprawdzone w przytłaczającej większości krajów europejskich. Przypomnę, że w ostatnich wyborach do Bundestagu 9,5 miliona głosujących oddało swój głos korespondencyjnie. W ubiegłym roku w wyborach do Izby Gmin w maju 2010 roku 6 milionów głosujących głosowało korespondencyjnie. W ostatnich wyborach kantonalnych w kantonie Genewy 95% głosujących głosowało korespondencyjnie. 5% przyszło do lokali wyborczych, by zagłosować osobiście. A więc rozwiązanie powszechnie w Europie stosowane. Wprowadzamy, ale też ze specjalnymi, szczegółowymi rozwiązaniami, by pomagać osobom niepełnosprawnym, czyli na przykład listonosz musi przynajmniej 3-krotnie spróbować doręczyć przesyłkę, gdyby na przykład osoba ze względu na niepełnosprawność za pierwszym czy drugim razem nie mogła otworzyć drzwi i odebrać tej przesyłki. Także listonosz będzie miał obowiązek odebrać tę przesyłkę z mieszkania osoby niepełnosprawnej. To wynika zresztą z prawa pocztowego. Wystarczy, żeby osoba tak głosująca zadzwoniła do swojego urzędu pocztowego i zgłosiła, że żeby listonosz ten pakiet wyborczy odebrał od niej z domu. A więc głosowanie korespondencyjne. Po drugie, wprowadzamy informację wyborczą, szeroką informację wyborczą specjalnie dla osób niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna będzie mogła sobie zażyczyć telefonicznie, czy elektronicznie, czy jakkolwiek inaczej, żeby jej dostarczyć wszelką potrzebną informację, czyli gdzie jest najbliższa komisja wyborcza, w jakich godzinach, w jakich dniach trwa głosowanie, kto jest na listach wyborczych, jakie komitety, jacy kandydaci. I będzie mogła oczekiwać tej informacji w każdej dowolnej dla niej dostępnej formie, czy to elektronicznie, czy to druk w alfabecie Braille'a, czy to w formie dźwiękowej, tak żeby mogła sobie spokojnie ta osoba w domu przesłuchać i podjąć właściwą decyzję. A więc jest to też specjalny typ informacji wyborczej. Marku. Następna techniczna, bardzo ważna nowość. Nowość nie tylko dla Polaków, ale tak naprawdę unikalne rozwiązanie w skali Europy to nakładki opisane systemem Braille'a, nakładki na kartę wyborczą. I to jest jedna z tych zmian, którą zauważymy wszyscy w czasie wyborów, ponieważ powoduje ona, że karta do głosowania w całym kraju przybierze jednolitą formę opracowaną przez Państwową Komisję Wyborczą. Zakładamy, że od najbliższych wyborów wszyscy wyborcy otrzymają kartę formatu A4 po to właśnie, żeby osoby niewidome mogły posługiwać się nakładką, czyli twardą, prawdopodobnie tekturową formą tego samego formatu
z wyciętymi otworami w miejscach, gdzie należy postawić krzyżyk wskazujący wybranego kandydata. Nakładka opisana systemem Braille'a dostępna będzie dla wszystkich chętnych osób, które wcześniej zgłoszą taką potrzebę, i drogą pocztową będzie ta nakładka im dostarczona. Oprócz tego rozwiązania bardzo ważną nowością jest także możliwość weryfikacji lokali wyborczych pod względem ich dostępności dla osób niepełnosprawnych. To rozwiązanie wprowadzamy w takiej formie, iż w czasie, kiedy organizator wyborów, wójt, burmistrz, prezydent miasta ogłasza listę proponowanych lokali dla komisji wyborczej, organizacja pozarządowa reprezentująca interesy osób niepełnosprawnych będzie mogła na przykład nie zgodzić się na pewną lokalizację, wskazując inną, lepszą. Często ciągle jeszcze mamy do czynienia z niewłaściwymi przyzwyczajeniami do tego, że na przykład gdzieś w szkole przy ulicy Długiej na drugim piętrze po schodach od wielu, wielu dziesiątek lat pracują komisje wyborcze. Tymczasem tuż obok, na ulicy Krótkiej, w przedszkolu, na parterze można by doskonale taki lokal urządzić i wtedy byłby on naprawdę dostępny dla wszystkich. To, co podtrzymujemy, co stało się już sprawdzonym dobrym rozwiązaniem, to także pełnomocnik wyborczy, osoba, którą możemy upoważnić do tego, żeby w moim imieniu oddała głos w wyborach. Dotyczy to osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Ostatnia kwestia konstytucyjna, wokół której często powraca spór, że za późno ta ustawa i że nie może mieć zastosowania w tegorocznych wyborach. Wielokrotnie było to wyjaśniane. Jednoznacznie wypowiadali się w tej kwestii ludzie, którzy są bez wątpienia autorytetami w obszarze prawa konstytucyjnego. Pan profesor Andrzej Zoll w opinii sporządzonej na wniosek z Biura Analiz Sejmowych raz jeszcze powtórzył to, co mówił w Sejmie przed właśnie w grudniu 2009 roku, że to ograniczenie 6 miesięcy nie ma zastosowania do tego rodzaju ustawy, bo rozwiązania wprowadzane tą ustawą nie zmieniają sposobu liczenia głosów. Tamto zastrzeżenie w wyroku z 2006 roku miało służyć właśnie ograniczeniu możliwości manipulowania w prawie wyborczym przez rządzących, tak by stworzyli sobie ewentualnie lepsze warunki w nadchodzących wyborach. A więc zarówno profesor Zoll, jak i inny były prezes Trybunału Konstytucyjnego, pan sędzia Jerzy Stępień, jednoznacznie mówią, nie, ta ustawa odwrotnie służy likwidacji istniejącej dyskryminacji, a więc służy wykonaniu zobowiązań wynikających z Konstytucji. Tę opinię profesora Zolla macie państwo także w materiałach w pełnym brzmieniu i tym bardziej niezrozumiałe jest właśnie to podnoszenie zarzutu, tak jakby chciano raz jeszcze takim argumentem utrącić te proponowane rozwiązania. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Marta Ładowska z Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry. Panie Przewodniczący, Pan mówił o tym, że w wyborach do Bundestagu na przykład 9,5 miliona ludzi głosowało korespondencyjnie. Chciałam zapytać, czy Państwo robicie takie wyliczenia czy szacunki, ile ludzi mogłoby skorzystać rzeczywiście z tych wszystkich udogodnień, które Państwo teraz proponujecie, wprowadzacie. Jeszcze chciałam zapytać, jakie Państwo jeszcze rozwiązania w tej kadencji z myślą o osobach niepełnosprawnych może planujecie wprowadzić. Proszę mi poprawić, a wydaje mi się, że mówiliście Państwo jakiś czas temu, że ustawa o języku migowym jest na ukończeniu. To chciałam zapytać też, co z nią. Dziękuję. Dziękuję za to pytanie. To drugie to Marek Plura odpowie. Ja powiem o pierwszym. Oceniamy, że uprawnionych może być prawie 2 miliony do głosowania korespondencyjnie. Ale oceniamy, że w tych pierwszych wyborach może skorzystać 300 do 400 tysięcy osób w Polsce. To zwłaszcza osoby, które nawet jeżeli mają lokal wyborczy dostępny, czy gmina oferuje dowóz, po prostu nie mogą wyjść z domu. Ja mam taką sytuację we Wrocławiu, że od lat mój lokal wyborczy w środku wielkiego miasta jest w starej, przedwojennej willi, gdzie są kamienne schody jak na pierwsze piętro. A po drugiej stronie ulicy jest w pełni dostępna sala konferencyjna Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. I to właśnie temu ma służyć też ta obywatelska weryfikacja, która w Wielkiej Brytanii doprowadziła w krótkim czasie do istotnego zwiększenia lokali dostępnych. A o ustawie o języku migowym Marek. To również dobry dzień dla osób niesłyszących, dlatego że właśnie dzisiaj złożyliśmy
wraz z Marszałkowskiej projekt ustawy o języku migowym przygotowany przez posłów Platformy Obywatelskiej. Myślę, że jesteśmy wszyscy do tego dobrze przygotowani, aby zdecydowanie powiedzieć, że do końca kadencji uda nam się wprowadzić ten projekt w obrót prawny, czyli że stanie się prawnie sankcjonowanym język migowy i osoby niesłyszące będą mogły również czuć się w pełni obywatelami Rzeczpospolitej. Natomiast chyba nie zdradzę wielkiej tajemnicy, ale jednak myślę, że to będzie w przyszłej kadencji hit. Pracujemy nad rozwiązaniami służącymi głosowaniu przez internet. Wiemy, jak to jest skomplikowana sprawa. Mam nadzieję, że w połowie czerwca będziemy Państwu mogli powiedzieć o pewnych założeniach takiego przyszłego systemu, gdyż tak naprawdę dopiero w tym roku, wbrew tej obiegowej opinii, w tym roku jesienią, prawdopodobnie w listopadzie, po raz pierwszy odbędą się wybory przez internet w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych. Wybory spełniające wszystkie wymogi bezpieczeństwa, a więc też wiarygodności wyniku, i eksperci, z którymi współpracujemy w połowie czerwca, pokażą nasze wypracowane dotychczas założenia. Magda Lucjan, Radio Z. Ja mam takie pytanie uściślające. Jednym z ułatwień ma być dokładna informacja wyborcza. Chciałbym zapytać, kto miałby być odpowiedzialny za udzielanie tej informacji? Organizator, czyli Urząd Gminy. Tam wystarczy zadzwonić i powiedzieć, no chodzi o osoby, które nie wyjdą do miasta, nie przeczytają sobie obwieszczeń wyborczych, także osoby, które nie korzystają z internetu, a może też nie mają dostępu do gazet. I te osoby potrzebują też pełnej informacji, a więc żeby ktoś jakby przez telefon czy elektronicznie, bo wiadomo, że osoby nie widome czytają przy pomocy komputera, aby takiej pełnej informacji udzielił w formie wybranej przez tę osobę potrzebującą owej informacji. Dziękuję bardzo. To pani przewodnicząca, jeśli pani pozwoli, ja w tym miejscu chciałem jeszcze jedno powiedzieć, bo szczególne podziękowania dla nieobecnego tu dziś z nami, Waldy Dzikowskiego, którego no, ważne i trudne sprawy rodzinne wyrwały pośpiesznie do Poznania, bo to jego determinacja spowodowała, że przez te półtora roku przeszliśmy przez prawdziwe morze burz i doszliśmy do dzisiejszego dnia, kiedy ustawa została przez Sejm uchwalona. Dziękuję Waldiemu. Dziękuję Państwu bardzo.